Mamy pierwszą rybkę. No. Wow, synaczu. I znów jazda. A, spieć, jakbym spiął, to bym się załamał. Odpaliła przy brzegu. To może być jesioć. Od rano nie jest taki duży. Mamy pierwszą rybę. W zasadzie to drugą, ale pierwszą straciłem przez głupi błąd. Co dziwne, z bliskiego dystansu na około 90 metrze się nic nie dzieje, a tutaj na 30 metrze już drugie branie, pierwsze nie wpięte. No, piękna sprawa. Kurde, co się dzieje? Mam nadzieję, że to jesiotr, bo jesiotrów w swoim życiu mało się nałowiłem. Tylko dwie sztuki. Zobaczymy. W miejsce, w którym teraz łowię, poszło 10 podajników przed łowieniem. No i rybki weszły. Ale bije. Jesiotr. Pięknie. Piękna sprawa, zobaczcie. Po to się tutaj przyjeżdża. Kijek 3.30, Nevis Method Carp Feeder. Bardzo mięciutki kijek. To i zabawa jest. Co się dzieje? Zobaczcie, co się dzieje. Nienormalna sprawa. No, ręka już boli, nie powiem, że nie. Aj, aj, aj. Oj, tam rybka dalej. O, już mam go pod brzegiem. Nie wiem, może przejdę na tamtą stronę. Ale kurde, byk jest duży. Potężna ryba. No. I znów jazda. Ole byk, ja cię kręcę. Zobaczcie. O, i znowu jazda. Tak, spieć, jakbym spiął, to bym się załamał. O, jest byk. Nie no, nie zmieszczę go do podbieraka. No kurde, tak średnio bym powiedział, go zmieściłem. Zobaczcie, no jest w podbieraku byk. O kurde! Jest potężna ryba. Zobaczcie, tą rybę holowałem prawie 10 minut. No nie jest przepotężny, ale na pewno największy w moim życiu. I co? Wypuszczamy. Oczywiście. Mam nadzieję, że to dopiero początek dzisiejszego dnia i będą jeszcze większe. Nie będę go ważyć. Myślę, że coś koło metra może mieć. Nie, więcej. Z metr. Metr 10. Metr 10 i 7 kilo. Coś takiego. Jak widzicie, jest Tomek. Tak jak ostatnio pod silosami. Na skoroczysku. A, no, dzisiaj jesteśmy pod silosami. Wypuszczaj, byczko. Ale wracaj do siebie. Wracaj. Chodź. Pięknie. No i mam nadzieję, że zaraz będą większe. Już jestem po złowieniu tego jesiotra. Czas na donęcenie. No, ten jesiotr robił tam niezłe zamieszanie i pewnie wszystkie inne ryby uciekły. Więc wrzucę z 8 koszyków peletu, 2 koszyki miksu i zobaczymy. Jak na razie poszły 3 koszyki peletu.
Łowię na koszyki elki, więc nie są to jakieś potężne. Więc jednak te 8 koszyków to nie jest dużo towaru. O, sam pelecik leci na razie. Jeszcze z 2 podajniki. I 2 podajniki miksu. Zobaczymy, czy to da jakąś rybkę. Mam obrany punkt na drugim brzegu. O, tam. No i tam staram się rzucać. Nie jest to duże wyzwanie, bo to jest około 35 metr, więc powtarzalność jest. Gorzej u mnie z dystansem, który miałem dzisiaj trenować, ale no na dystansie nie ma ryb. Raz na jakiś czas będę patrzył, czy są tam już ryby. I co, ja donęcam. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnej rybce. Mamy rybkę. Ale coś małego. Chyba. A, bije ładnie. Jak widzicie. Ale coś małego. Mam nadzieję, że to będzie lin. Albo amur. Nie no, idzie jak jakiś leszcz. Zobaczymy. Co to będzie? O, o, o. Coś bije. Może będzie kolejny jesiodr mały. Nie. Co to za ryba? Jaś? Boleń jaki. Jaś. Piękny jaś. O, ja cię kręcę. Mam jazia. Piękny, koło 50 cm. Chodź, chodź do mnie. Jest. Piękna rybka. Przepiękna. O kurde, no. Bestia jest. Jaziol wraca do wody. No, 40-45 cm ma, jak mierzyliśmy. Piękny, mój pierwszy w życiu. Jak widzicie. Dawaj, płyń. Płyń, mordko, płyń, płyń, płyń. Dobra, trzeba go napowietrzyć. Chodź. Ajajaj. Dobra, jeszcze wam tak pokażę go. No, bestia jest, fest. Poszedł, pięknie. O, Tomek ma rybę. Zobaczcie, jak tam się chlapie. Jak widać, może podejdę, pokażę. Ile mu nie przeszkadzać, bo też dzisiaj nagrywa. Zobaczcie, jest majster z rybą. Ale tak to strasznie wie, powoli, będzie łagodnie. Dobra, idziemy do mnie. Jakiś taki z 3-4 kilo. Nie ma co pokazywać, moje jazie lepsze. Jest rybka. Dystansu w końcu. Zobaczymy, co to będzie. No, bije głową. To może być karp. Zobaczymy. Druga wędka jest w wodzie, bo w akcie desperacji już rzuciłem 2, bo Tomek łowi, pan Kamil łowi, a ja nie łowię. Ale co? Udało się w końcu rybkę. Moja trzecia rybka. W sumie to czwarta, ale jedna mi wygięła hak. Kamasana. Co dziwne. Tomek ma już tam, myślę, ponad 5 ryb. Pan Kamil to ma już ponad 10, z tego większość to jesiotry. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Dobra, jest już przy brzegu, tak jak widzicie. No ładny. Ładna rybka, trzeci gatunek dzisiaj. Chodź. Kurde, trochę krótki podbierak mam jak do wędki 3,9. Chodź, no taki 3 kilo. Może, nie no, 4 nie ma. Chodź, nie wariuj już. Kurczę, no ten podbierak trochę przekrótki.
Jest. Dobra, udało się. Taka rybka. No taki myślę 3 kg. Mam nadzieję, że mnie widać. I co? Wraca do wody. Piękna rybka. Wracaj. Dobra, mówimy dalej. Albo pokażę wam na szybko dublet. Jeszcze nie wyjęty. Ryba u Tomka. Jak widzicie, holuje. Nie będę mu przeszkadzał w nagrywaniu. Jakby co, to zapraszam do niego na kanał. Będzie z dzisiejszej wyprawy pierwszy film. W opisie wam dam link do kanału. I tutaj pan Kamil też holuje rybę. Już nie wiemy nawet, którą. Zdeklasował nas dzisiaj. I co, nie będę przeszkadzał. Wracam do siebie na stanowisko. Łowimy dalej na branie. Jest. Znowu z dystansu. Powiem wam, 3 minuty odrzutu. No jakoś 3 minuty. Kolejna rybka. O, ta silniejsza. Może będzie jesiotr? Zobaczymy. Patrzcie, idzie. Jakby nie wiem. To był jakiś leszcz. A przy brzegu myślę zacznie się znowu walka. O, jest już blisko. I co to za rybka? Tutaj trochę trzeba poluzować. To są już fest przeciążenia przy brzegu, jak ta ryba zaczyna walczyć. Ojejku. Maluszek karpik pełnołuski. Ale jaki piękny. Ojejku. Chodź. Chodź rybko. Jest. Idealny, żadnej rany. Zaraz wam go zaprezentuję. Rybka jest w podbieraku, więc wam ją prezentuję. Podbieraku trzeba się pozbyć. No. Piękny karp pełnołuski. Idealny. Tego. Piękna rybka. Oczywiście wraca do wody. Wracaj do siebie. Pięknie. Mam nadzieję, że było widać branie, które było bardzo leciutkie. Ale ryba już nie jest leciutka. Więc naprawdę wydaje się fajna. Ale branie, myślałem, że fala ciągnie żyłkę i się po prostu wędka ugina leciutko. Nie wiem, przybliżenie tam jakieś zrobię na to branie. O, ciągnie. Dawaj, chodź tu w moją stronę. Nie mam zamiaru znowu odległości odmierzać, jak mi klipsa zdejmiesz. Teraz znowu wszystkie ryby z dystansu. Tutaj bliższą linię donęciłem znowu 6 podajnikami. I zobaczę zaraz na bliższej linii jeszcze. Ale jak na razie te okolice 80 metra robią robotę, 3 rzuty, 3. Więc kolejny rzut też oddam w to miejsce. Zobaczymy. Przydałoby się też donecić, żeby te ryby zostały tam na stałe. O, odpaliła przy brzegu. To może być jesiotr. Nie no, ta ryba już odjechała z 50 metrów. Jestem ciekaw, co to będzie za ryba. Ale kurde, no silna ręka już boli. A ona już jest tam blisko drugiego brzegu. Zaraz może się ze stałem kogoś splątać. Rybkę udało się w końcu uspokoić. Idzie już do brzegu. No, w końcu kijek przetestowany na jakiejś porządnej rybie. Jeszcze nie wiem, co to jest, ale już wiem, że jest ładna. O, i znowu jedzie. Tylko trochę przyciągnąłem, strzałówka weszła do wędki i znów się odpaliła. Przypon mam cienki, więc nie mogę jej na siłę przytrzymać. Niech sobie pojeść. O, rybka jest u Tomka. Mam nadzieję, że się nie splączemy. Troszkę... O, jest strzałówka w wędce. Zobaczymy zaraz, co to. Szczerze? Nie chciałbym, żeby to był jesiotr, bo tak długa walka. Fajnie, jakby to było co innego. Na przykład karp duży. Znowu jedzie. Na pewno całego holu wam nie wstawię.
bo to by było trwało za długo. No ale jedzie, jedzie. Jest strzałówka. Dobra. Zobaczymy zaraz co to, ale no raczej jesiotr, bo co by tak walczyło. No, jesiotr. Jest jesiotr. O. Ten się na szczęście zmieścił do podbieraka, trochę się rzuca. Ale kolejny jesiotr jest. Mogę wam zaprezentować rybkę. Mamy tego jesiotra, no nie jest taki duży jaki myślałem, ale ważne, że jest. I co? Zwracamy mu wolność. Już nie z maty, bo tutaj woda jest blisko. Ale powalczył nieźle. Wracaj do siebie. Tego brania, co przed chwilą widzieliście, padł taki karpik. Już nie będę go prezentował, taki koło, nie wiem, 3-3,5 kilo. Co, rybce zwracamy wolność. Wracaj. O, czy nie? Nie, nie wziąłem. Spokojnie. Ale to mężczyzna jest mięciutka, nie? No stosunkowo miękka. O kurczę, zacząłem od standardowych, od standardowych, mniejszych i tak dalej. Tym się podbierze, z tym karpiem razem? Nie, ale mu ty chciał, się podkarpiać. Ale mały tak walczył. No bo, bo jesiotry takie są, ale wiesz? Ale ciemne są jeszcze bardziej ważne. Skaczą, wiesz? To też ani raz nie. O, ten się zmęczył, wszedł do pewnie. Na koniec akurat jak się zwijamy, udało się wyjąć dwie rybki. Zarzuciłem dwa kije, bliższa linia, dalsza linia i na dwóch kijach. W tym samym czasie branie. Bliżej jesiotr, dalej karp. Jak widzicie, piękne rybki. I co? Dobra. My się już zwijamy. Trzeba rybki wypuścić. Karpik niech idzie. Jesiotra jeszcze nie zaprezentował, bo nie mam w nim zdjęcia. Taki fajny, czarny wraca do wody.